Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Eksplorujemy dalej pierwsze piętro auli. Choć to właściwie to jest dopiero nasz drugi trip eksploracyjny. Więc trzeba się mieć na baczności, jeszcze w ogóle nie rozwaliłem tego dużego kolesia na samym końcu. Ej no. No bez kitu, tak nie chciałem zacząć akurat. Ale dobra, uznajmy, że tą stronę z grubsza mam zrobioną, ale moment. Co my tu mamy? Pamiętaj, ukryta ścieżka. A, w sensie tu. No dobra, no to skoro taka bardzo ukryta, to może nią polećmy. A, i zauważyłem teraz, że wystawienie oceny twojej własnej wiadomości skutkuje tym, że twoje zdrowie wzrasta, a tak właściwie regeneruje się do pełna. Czyli zdecydowanie lepiej niż miało to miejsce w Soulsach. No to cieszy. To sprawia, że aż chce się zostawiać te wiadomości, bo czasami naprawdę mogą uratować dupsko. Tutaj tylko notatki, prawda? No i walka przez ścianę. Ale może nie teraz. Który to był akord? 3/3. No dobra, łatwe do zapamiętania. No to idziemy na drugą stronę, ale w sumie... Właśnie, czy tutaj coś będzie? Wypadałoby zawalczyć z tym gościem. Ale może nie będę musiał? No on tu się nie wciśnie, prawda? A może? Nie, nie chcę nawet próbować w niego koktajlami Mołotowa rzucać, bo jestem prawie pewien, że jego odporność na ogień jest naprawdę wysoka, skoro płoną mu ręce. Runa przed tobą. Podejrzewam, że tu. No, obyś gościu nie kłamał. Co my tu mamy? Komunia. Komunię już miałem, ale czy miałem taką komunię? Jest, tutaj to. A dwie fiolki więcej. Ale jednak wolę kondycję swoją powiększoną. Nie, ale dobra, można sobie później to sprawdzić. Czemu nie? A, jednak jeden był tutaj. Na suficie. No bo skąd inną mógł się wziąć? No dobra, tylko runa. Nic więcej. To spróbujmy zawalczyć z tym gościem, może... Okej, bardzo odważnie ruszyłem. To musicie przyznać. No i zostałem skarcony. Dosyć poważnie. Ale trudno, jedna fiolka. No nie lubię się tak turlać jak debil. Ale czasami kurde trzeba. Oj, no żeby to weszło. Ojej, tylko jedno, nie. No to trzeba szybko dobić. Kurde, co on taki mocny. No wiedziałem, że będzie miał jakiś cios do wykonania do tyłu. Dobra, strasznie długa łapa. No nie, no kurde. Nie chcę zaczynać od śmierci. Spróbujmy go jakoś na odległość wykończyć, albo tak właśnie czemu ja jeszcze nie użyłem tego. Naprawdę polepsza z moją sytuację. W większości przypadków. Dobra, teraz je polepszyła mi trochę. Dobra, jedna i druga. No, a co tam, przecież nie potrzebuję ich aż tak dużo, nie? Yeah. Dawaj, dawaj, no zdąż! Kurde, i co z tego, że zdążyłem? No coś, chociaż tego zdrowia, no coś, nie? Jak bliźniaczy, no już na krwawą skałę liczyłem od ciebie. No dobra, co my tu mamy? Fetor i szaleniec. Ja mam tylko 6 fiolek. Nie mam siły, żeby zmierzyć się z szaleńcem. No, chyba, że będzie tak łatwo jak poprzedni boss, no to wtedy proszę bardzo, zapraszam. Nie, nie wiem co się stało. Kurde, wyglądał naprawdę poważnie i strasznie tamten poprzedni boss, ten odrodzony. No, a nie okazał się żadnym adwersarzem praktycznie. No co, stałem koło niego i robiłem najmocniejszy z ciosów, unikając kul ognia. No wow. Ej, koszmar Mensisa. Kim jest Mensis? I czemu śnią mu się koszmary? Ale dobra, skoro kolejny koszmar, no to może kolejna baba z dzwonkami? Ej, moment, co to było? Wydawało mi się, że jakiś głos słyszałem w słuchawkach. No, o. No jak zwykle... A ja jednak biję w te pieprzone dzwony. Dobra, liczcie na PvP, a ja mam tyle fiolek. Więc szybko do przodu. Co my tu mamy? Jakie masz kary zamieszkują ten sen? Ej, dobra, takie same jak zamieszkiwały granice koszmaru. Dobra, czyli jest jakaś konsystencja, powiedzmy. Jest jakaś szablonowość tutaj. Co to było? Ej, łe, to żyje. Ej, jest całkiem mocne, dobra.
mało fiolek, ale coś mi się wydaje, że aby się już do mnie przyssało, to by było ze mną krucho. No dobra, lutuj, 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 na potęgę. Równie dobrze, że to po prostu wypełza z jakichś szczelin tutaj i trzeba po prostu przebiec. Jak najszybciej. Oj, robaczku, stój! Potrzebuję krwawych klejnotów, nie tylko. No ej, no jeszcze raz, no uff. No, i to rozumiem, zaraz będziemy mogli sztylety ulepszyć. Nie, tam nic nie ma. Ale za to tu jest przedmiot. Krew śmierci szału. Tam wewnątrz coś się dzieje. Ej, co jest to? O kurde! Ej, co to było? I czemu mój szał rośnie? Rośnie cały czas. No, użyłem taką wysoką odporność na tenże szał. Ale bez kitu, kurde, czemu? No, bierz ten przedmiot. 8 fiolek, no jak miło. Jeżeli mi szał urośnie na maksa, to jest po mnie. Dobra, zresztą po mnie może być też, kurde, zdecydowanie wcześniej. Proszę bardzo, i tak się ginie. Czy ja zapaliłem latarnię w tym koszmarze Mensisa? Przesuwiłem się do auli. No, na szczęście. A nie, tutaj zresztą nie ma latarni. Ło, czyli co? Będę biegał tutaj tak długo, póki nie przejdę? No nie, no ej. No ej, a nie, dobra, co ja gadam, przecież progres, o to chodzi. Ej, płacz dziecka. To słyszałem. A płacz dziecka mam właśnie uciszyć. A, widzicie, ja myślałem, że to złowroga kobieta bije w dzwon, a to... Zwykła kobieta bije w złowrogi dzwon po prostu. A to już jest diametralna różnica. Choć tam naprawdę, patrząc na zdanie, delikatna. Nie, gdzie są moje tętnienia? No nie było ich aż tak wiele, żebym płakał jak je stracę, no ale nie chciałbym ich stracić i tak. Jak zwykle. Zresztą, dobra. A to z wnętrza po prostu, szał i tyle. Nic na to z grubsza nie mogę poradzić. Dobra, to oddajcie mi moje tętnionka. Ej, kto ma moje tętnienia? Ty! No jak się dobrze składa. Akurat. Dobra, tak to zróbmy. No i pięknie. Co tam, co tam? Gniewny klejnot. Niech ci będzie, ja tu widzę schody. Ej, a może to te... rzeźby, powiedzmy. No to oczywiście nie muszą być rzeźby. O kurde, ale w plecy zgarnęłem, ała. Raz i dwa. Dobra, tutaj szału nie ma, ale widzę znowu te mędy rzucające głazami, no kurde. Dobra, trudno, nic tu nie leży chyba. Trzeba będzie po prostu przebiec troszeczkę szybciej, albo skupić się na nich w pierwszej kolejności. Oj nie, oj nie, 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 nie. Wow. Ej, już? Tak szybko? Okej, dobra, trzeba skrupulatnie ich rozwalać. Każdego pojedynczo. No czyżby koszmar Mensisa był pierwszą lokacją, gdzie piechol będzie się martwił, że ma zbyt krótki pasek od zdrowia? Nie, ale dobra, ten E99 wglądu. No coś mi się wydaje, że przy stówce coś tam się wydarzy, ale... W ogóle też czy tutaj nie idzie wejść jakoś? No, tu, nie. Cholera, tak wyglądało. Nie, ja tak w ogóle zauważyłem, że... To, że pojawiły się te maszkary na niektórych budowlach, te niby pająki, które mnie łapią w swoje chwytne rączki i chcą gdzieś teleportować, że to wcale nie musi mieć związku z fazami Księżyca, tylko właśnie z wglądem. Tak szczerze, koło 40 poziomu mniej więcej one się zaczęły pojawiać. To akurat taka okrągła liczba, że w sam raz by się nadała jako taki punkt graniczny między tym, czego nie widzisz, a tym, że widzisz to, co niewidziane. Tak po prostu. Ej, dobra, czyli po nich. Jak zabijesz tego gościa, to dwa robaki wyskakują. Dobra, no to wypadałoby jak najwięcej omijać tych adwersarzy. Ale okej, dobra, to skoro tam w lewo polecieliśmy, to może droga w prawo przyniesie mi więcej szczęścia. No oczywiście nie podejrzewam, ale... Kurde, kto wie? No dobra, gdzieś idziemy, to jest pewne. Nie wiem gdzie i czy dobrze. Idą za mną? Cholera, idą. Ej, ale ta klątwa też działa na ciebie.
No, no, właśnie. Nie, ale dobrze się składa, że... Ej, aha, wy oczywiście atakujecie, dobra? A, nara! No to jest z tymi krótkimi łapkami. Ej, kurde, czemu mnie dosycie? Nie, ale dobra, trzeba zlikwidować źródło klątwy. Oj, 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 oj. O kurde, robaki, zapomniałem. Oj nie, na śmierć o nich zapomniałem. Czemu tylko jedno? No lud... No nie, nie, no nie, nie robaczki. No nie, no... Ile tysięcy? Tam było 16? No dobra, ładnie zaczynamy. Ale dobra, podoba mi się. Podoba mi się, wreszcie jest jakieś wyzwanie. No ale dobra, czy wyzwaniem powinny być upierdliwe robaki? No nie. Jakiś ciężki, duży przeciwnik. No ale ten kolos rzucający kamieniami, który teraz nie wiedzieć czemu nie rzuca tymi kamieniami, on jest chyba godnym adwersarzem. No nie pokonałem go, kiedy był ze swoim bratem razem. No więc może być trudno. Fiolek coraz mniej. Tylko 10. Tak się teraz sobie myślę, że co by tutaj można było zrobić, żeby jakoś poprawić tą sytuację. No i chyba faktycznie jedynym wyjściem po prostu jest kupić je. Albo przejść je po pierwszych lokacjach i pozabijać sobie wieśniaków, którzy mają jeszcze takie fiolki w swoich kieszeniach. No faktycznie, klątwa musi iść stamtąd po prostu. Ale dobra, badajmy dalej prawą odnogę. Ej, czemu mi tak sobie spadało? Chamsko. Ej! I znowu. Ja nie chcę musieć używać fiolek tak po prostu. Dobra, kit. Tak, walka to w pełni. Ej, kurde. Ach, dobrze, chociaż tym jednym. Szybka dobita i szybka luta. Pamiętać jeszcze o robaczkach? No, oczywiście. Też im zafundować ładne muczaczo i to szybko. No, kurde, ale trafić w nich to jest problem. No. Dobra, niestety muszę użyć jeszcze jednej fiolki. Bo każda sekunda przebywania tutaj to jest ketorga dla mnie. Dobra, olać ten przedmiot, coś mi się wydaje, że tam jeszcze będę przechodził nie raz. I olać też ich wszystkich, co my tu mamy. Urządzenie w tej chwili nie działa. A to wielka szkoda, bo to pewnie winda. To też nie. A czy oni tu przejdą? Jest to winda w dół raczej. O kurde. Myślałem, że w górę do pałacu. Ej, dobra, ale... Ja skorzystam z tego, że tak stoisz. O nie! Ej, a właśnie, to właśnie, ej. Gdzie są moje tętnienia? Koleś, nie wiem jak to zrobiłeś, nie mogłeś tu wejść, a wskoczyłeś. Ej, ło, dużo zostawiałem. Oj, bardzo dużo bliźniaczych odłamków. Ej, co to było? Lampa, dzień dobry. He, nieźle. A, ty masz moje tętnienia. Widzę twoje połyskujące z daleka oczy. Ej, ale co jest? Szał się uspokoił? Ta klątwa, która nade mną ciążyła teraz przez dłuższą chwilę? Czyżby dlatego, że zapaliłem tu latarnię? No byłoby spoko, naprawdę byłoby spoko. Ej, myślałem, że jednak po kamień sięgnie. Ej, no chodź, 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 zapraszam. Troszeczkę bliżej. Ale czemu jedno? Oba są bardzo smakowite, zapewniam. Moi bracia już skosztowali wcześniej. Ej, całkiem dużo za nich, też przy okazji. No, ale jest już klątwa. Czyli po prostu tam pewnie byłem najzwyczajniej w świecie niewidoczny dla niej. Oko! Dobra, ja sobie to sprawdzę później, teraz nie ma czasu. Z każdą kolejną sekundą moje zdrowie podupada na zdrowiu. Dobra, kurde, czemu tak zjeżdża? No pewnie te wbijające się we mnie igły. Myślę, co to tam jest konkretnie. Ach, kurde, akurat nie chciałem ciebie spotkać teraz. No właśnie, dlatego, właśnie dlatego, bo ty nie umiesz się bawić. Od razu zabijasz. Przynajmniej próbujesz. Ale właśnie, kiedy... Im też... O kurde, dobra. Ale czemu nie zabija robaków? Ale kiedy im też spada zdrowie, to mogę po prostu autentycznie, jawnie uciekać. Ej, stop, tamten z oczami spadł na dół. No pięknie, szał. Aha, i pół energii tak po prostu. No dobra. O krok od śmierci.
Ale dobra, ale szału już nie ma teraz, na szczęście. Kurde, wypadałoby go zabić, ale z drugiej strony można by go też po prostu olać. I tylko podnosi przedmioty, no kurde, bierz to. Fragment krwawego kamienia, oj nie, to jest ślepy zaułek, oj nie. Dobra, ale na szczęście jakoś się udało. Ja jedna rzuca, no nie. Powiedzcie, że otwarte. Tak bardzo was proszę, powiedzcie, że tamte drzwi są otwarte, ale moment, moment, tutaj coś może być. Exploring, fragment krwawego kamienia, no dobra. Ulepszę sobie broń. Sztyleciki pozostaną ulepszone. Możecie być tego pewni, ale kurde, naprawdę nie mam fiolek już. Więc to, czy te drzwi są otwarte, to jest sprawa życia i śmierci. No dobrze, że są. Ach, dobra, kulaj się. Do wnętrza. Oni tu wejdą? To czy ten chyba tak. O kurde, wszyscy tu wejdą. A ja nie mam fiolek, to co teraz? Co teraz? Nie. Szlak. No byle co jest po mnie. Byle co. O kurde, wygląda na pająk. No właśnie, oj nie. Arachnofobia. Dajcie mi jakąś latarnię może. O kurde, kolejne pająki. Ej, baba z dzwonkiem. Witam, żegnam. A, no dobra, po mnie. Nie miejcie złudzeń, tak to się kończy. Nie chcę wiedzieć, co się ze mną stanie. Ale włochate są te pająki, śliczne. Ej. Ej, zaraz pobiegnę je pogłaskać. Nie, ale serio, bardzo mi zależy na tej windzie, bo już wiem, gdzie ona prowadzi. No, raczej na pewno do tamtego właśnie zamku, którego wrota udało nam się otworzyć przed chwilą. Dobra, ty już... Ej, stop. Wydawało mi się, że on dalej miał świetliste oczy. Ej, kurde, ale beton, nie mam fiolek. Ale słabiutko. Dobra, ale przynajmniej uda mi się pewnie kobiety zabić teraz. Ja mam taką nadzieję, że mi się uda. Bo kiedy mi się to uda, to może ta klątwa przestanie mieć miejsce. Tylko czy ja tam w ogóle zdążę dobiec? No tak, nie mogę się dać trafić, to na pewno, to jest akurat pewnik. Ja, no pewnie, rezonuj z innym, kiedy ja nie mam w ogóle fiolek. To jest ale uczciwe. No, Sigma Zolt. Tak, będzie miał naprawdę utrudnione zadanie w walce ze mną. Serio. Jasny gwint. Dobra, tu naprawdę... O, jeszcze nie tu. No, może być tu za mną. A kiedy mnie dopadnie szał, ja zginę. O, więc tak, moje tętnionka. Babka. No, mam nadzieję, że już nie rezonuje. Krew śmierci rodu. Ha, 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 udało się, chociaż coś zrobiłem. Dobra, ale pająki dalej będą zaraz się spuszczać na swoich sieciach. Ej, ale czemu on nie atakuje? A tam Sigma pewnie biegnie. Dobra, szybko wiedzy szaleńca zdąży użyć. Bam, i stuwa. Ej, nie mogę mieć stuwy. Aha, no to lipa. Dobra, ale pająkę rozwalmy. Przynajmniej spróbujmy. I co, on nie atakuje? Oj, z której strony te kroki? Bardzo wyraźnie słyszałem jakieś kroki w oddali. A jesteś, dobra. No co za świnia. Oj, ale ej, serio, że jeszcze uda mi się wygrać jakimś cudem. Ej, jak na moje, to on to zgarnął. No, to też dostał. No dobra, raczej to wygra. No właśnie. Na 19 tysięcy, no ale co ja mogę zrobić bez fiolek? Koleś, nie klasz naprawdę, kiedy preferujesz ten nowy styl walki PvP. No kiedyś było tak, że po prostu estusów się nie używało w trakcie walki. To było uznawane za niegodne walki PvP, a teraz wszyscy trzaskają po 20 fiolek w walce i tyle, nie? No ale w sumie, no nie można im tego zabronić, jest to jeden ze styli po prostu preferowanych, no ale widzieliście, nawet się nie ukłonił, nic nie zrobił, no czego mogłem oczekiwać więcej. No dobra kochani, ale serio, w tym miejscu chyba trzeba będzie skończyć odcinek. Zresztą właściwie, no bez fiolek też się mogę wypuścić jeszcze raz. Tak po prostu sprawdzić. Czy nawet teraz klątwa zejdzie, czy tylko po prostu... No nie, klątwa nie schodzi niestety. Więc tylko pozbawiliśmy się teraz PvP w tej lokacji.
Czy akurat słabo, bo lubię PvP. Ale wtedy, kiedy mam fiolki. No nie muszę mieć ich 20, ale jakieś 5 chociaż, no. Ale widzieliście, i tak całkiem nieźle mi poszło. Prawie mi się udało go pokonać, no kurde. No, po mnie? No, dobra, nie, sorry kochani, bez fiolek, tutaj nie dam rady, muszę to skończyć, po prostu, w tym momencie. Bo albo będę musiał teraz fiolki kupić, albo je szybko jakoś zdobyć na prędce. Kurde, ale jakbym wiedział, że nie można mieć setnego poziomu wglądu, to bym nie używał mojego przedmiotu, który mógłbym sprzedać, mojej wiedzy szaleńca. Ona to zbieram, na małotki autonitrusa. Czyli uderz w ziemię, aby sypnąć błękitnymi iskrami. Potrzebuję 25, tajemnego mam 20. Dużo brakuje jeszcze. Nie, ale serio, kochani, w tym miejscu kończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!